ogóle macie pytania co do parametrów naszych maszyn, co do ich możliwości, co do zastosowania w górach, na pochyłościach. Coraz to więcej ogrodów, które wykonujecie w terenach, powiedzmy sobie, pofałdowanych. Z tego właśnie powodu stwierdziliśmy, że sprawdzimy, jak 424 radzi sobie z pokonywaniem wzniesień. Trzeba przecież takie góreczki wyprofilować i proszę ja Was bardzo, tutaj mamy dość wysoko. O, zobaczcie to w odpowiedniej odległości. Widzicie teraz, co on ma do pokonania. Nie wpadliśmy na pomysł delikatnego zadania. Jak widzicie, pochyłości dla tego ciągnika nie stanowią żadnego problemu. A przypominam, że jest to maszyna hydrostatyczna. Także i nierówności wykrzyże tutaj sprawdzają nam się wyjątkowo dobrze. SA-424 i pokonywanie wzniesień.